Witam was, siostry i bracia w Chrystusie, tu w kaplicy i tam przed odbiornikami. Chciałem się pomodlić. Kochany Zbawicielu Jezu Chryste, Ty umarłeś za mnie, płacąc za mój grzech swoją świętą krwią. Podarowałeś mi życie wieczne. Przez wiarę przyjmuję ten dar i uznaję Ciebie moim Panem i Zbawicielem. Amen. Na początek chciałbym przeczytać fragment z pierwszego listu Piotra, z rozdziału trzeciego, wiersze od 13 do 16. Któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? A choćbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. Zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie wasze życie, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Kiedy zastanawiałem się, jak zacząć dzisiejsze rozważanie pod tytułem Jestem gotowy do służby, to przypomniałem sobie kazanie Jurka pod tytułem O człowieku, który wyszedł z cienia. Jurek podał kilka przykładów z Pisma Świętego. Między innymi to, kiedy Bóg chciał użyć Mojżesza do wyprowadzenia Izraelitów z niewoli egipskiej. To jak się Mojżesz tłumaczył przed Bogiem, przeczytajmy z drugiej księgi mojżeszowej z wydania z Biblii Warszawskiej, z 4 rozdziału. Wiersze od 10 do 17. A Mojżesz rzekł do Pana: Proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. I rzekł Pan do niego: Kto dał człowiekowi usta, albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz, a ja będę z twoimi ustami i pouczę cię, co masz mówić. Ale on rzekł: Proszę, Panie, poślij kogo innego. Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł: Czy nie ma Arona, brata twego, Lewity? Wiem, że on umie mówić, a nawet jest już w drodze i idzie na spotkanie twoje. A gdy cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim. A ty będziesz mówił do niego i włożysz słowa w usta jego, a ja będę z ustami twoimi i z ustami jego i pouczę was, co macie czynić. On będzie mówił za ciebie do ludu, on będzie ustami twoimi, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem. A laskę tę weź do ręki swojej, bo nią będziesz dokonywał znaków. Ten fragment Słowa Bożego mówi nam, że Mojżesz nie chciał wykonać zadania,
jakie Bóg mu powierzył. I tłumaczył się przed Bogiem, że nie jest mężem wymownym, nie był nim dawniej, ani nie jest nim teraz. A co Bóg powiedział do niego? Idź, ja będę twoimi ustami i pouczę cię, co masz mówić. Ale Mojżesz w dalszym ciągu tłumaczył się przed Bogiem i mówił: proszę, Panie, poślij kogoś innego. Co mogę w tej sytuacji powiedzieć? Jeżeli oddałem swoje życie Jezusowi, wierzę, że On jest Synem Boga Żywego, narodziłem się na nowo i chcę Mu służyć w pokorze i w uniżeniu, nic w zamian nie oczekując, to nie mogę Mu powiedzieć: Panie, ja się nie nadaję do służby. W tej sytuacji wierzę, że to, co Bóg powiedział Mojżeszowi, mówi i do mnie. Ja będę twoimi ustami i pouczę cię, co masz mówić. Jeżeli się na nowo narodziłem, to dążę do tego, aby we mnie było jak najmniej mnie samego, a jak najwięcej Jezusa. Chcę każdego dnia wzrastać w tej ufności, abym kiedyś mógł powiedzieć słowami apostoła Pawła: już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Wszystko, co robię, jest Jego woli, a nie z mojej mądrości, która jest dla mnie z głową. Także w Nowym Testamencie możemy przeczytać na temat służby. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza napomina Tymoteusza do gorliwości i wytrwania wierzy. Przeczytamy fragmentu z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, z pierwszego rozdziału i z drugiego rozdziału. Przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk swoich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz ducha mocy i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. Ty więc, Synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Jezusie Chrystusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje się do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii, dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane.
Weźmy jeszcze inny przykład, taki z życia wzięty. Jeżeli mamy na przykład jakąś drużynę sportową, powiedzmy piłki nożnej, to składa się ona ze składu podstawowego i zawodników rezerwowych oraz trenera. Każdy z zawodników rezerwowych ma takie pragnienie, żeby zagrać w tej pierwszej drużynie. Jeżeli jednak dłuższy czas nie jest wystawiony do gry, to można powiedzieć, jest takie powiedzenie, że po prostu grzeje ławę. Trener na jego miejsce może powołać innego zawodnika, a jego odsunąć od zespołu. Tak samo jest i w Kościele, czyli w tej Bożej drużynie. Jeżeli Bóg powołuje cię do służby, to nie możesz mu powiedzieć: Panie, ja się nie nadaję. Bo na twoje miejsce Bóg może powołać kogoś innego, kto będzie lepiej się nadawał do służby, a ciebie odsunie na bok. Czy tego chcemy? Rozważmy to w swoich sercach. Jeszcze na zakończenie chciałem przeczytać fragment z pierwszego listu świętego Piotra, z 4 rozdziału, 10 i 11 wiersz. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen. Niech rozbije milczenie,
Zapal światło poranka spełnionym marzeniem, które noc pokonało, przynosząc nadzieję. Moje kroki prowadź drogą świętą. Uchwyć myśli moje, błogosław je swą ręką. Daj nadzieję, daj radość i wesele. Użyj życia mego w cudownym Twym dziele. Pragnę widzieć, jak kości powstają, jak umarłych dotyka święty życia płomień, jak religia umiera, jak niebo rozpala Twoich świętych w uwielbieniu dla Chrystusa Pana. Światło ujrzał wielkie, siedzącym w krainie i cieniu śmierci. Światło wzeszło, lud siedzący w ciemności. Światło ujrzał wielkie, siedzącym w krainie i cieniu śmierci. Światło wzeszło. Niebo rozpala Twoich świętych w uwielbieniu dla Chrystusa Pana. Teraz widzę, jak kości powstają, jak umarłych dotyka święty życia płomień, jak religia umiera, jak nie. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.